Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. I słowem wstępu podjąłem decyzję, co trzeba zrobić. Otóż kupujemy Curio Shopi, czyli właśnie taki sklep ciekawostek. Powiem wam szczerze, długo myślałem co i jak i to mi przekonało. Blessed. Plus jeden do wszystkich uzdrowień. Zdolność super potężna, co prawda ciężko dostępna, ale super potężna i w ogóle. Więc zdecydowanie warto to wziąć. Postawimy to powiedzmy na przodzie. Jej. Mamy co chcieliśmy. Tym samym w sumie możemy wyruszyć na kolejną eksplorację. Szczerze, zaryzykować ponownie idąc tutaj. Tym razem dużo spokojniej. Strategiczniej przygotować się na walkę. Najpierw zgromadzić dużo holi i dużo armor. I może coś dostaniemy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tam już było mówione niejednokrotnie. Dobra decyzja czy nie? Rzeczy nie wiem. Ale postawię. Dlatego, że... No, powiem szczerze, musimy zbierać tylko favora. Wydaje mi się, że bez niego będzie ciężko wygrać. Teraz headbot zaczyna się już z grubej rury, widzę. I nic się stąd. Bujesz czegoś? No cóż, na coś takiego mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Shift. Dobra, dodatkową kartę. O. Nie wierzę. O, dobrze. Uratowało mnie. Uratowała mnie ta karta. A byłem bliski już śmierci na dzień dobry. Ale dobra, mam tutaj Swift. Albo Swifty Armor. No, co zawsze mówić? Swifty Armor. Delikatna blokada. Antymagiczna. I blokada antyfizyczna. Idealne. I teraz w sumie, czy jest coś jeszcze takiego istotnego? Nie, tam jeszcze nie idziemy. Zanim coś to muszę, podkreślam, nie chcę, muszę nafarmić się na tych kozach, mając pełne posażenie pierwszego poziomu, zanim pójdziemy walczyć z czymś więcej. Pink? Jak ci się to podoba? Oczywiście. Chcę stąd. Teraz to zaczyna się robić coraz prościej. Shift, żeby dobrać kartę. Dobraliśmy Interrupta. I dzięki temu zwycięstwo. Mamy jednego shifta. Czyli jakiego shifta? Swifta. Grove, którego nie mogę wziąć, albo Blade. Swift. Jest szczerze najlepszy z tych wszystkich opcji. Czemu z Foką walczymy? Pewnie. Powiedzmy, że postawię. O, może to być głupie i ryzykowne, ale no, musimy pomału też się szkować. Dobra, joink. Idealna kontra na joinka. Teraz nie, no, naprawdę nie przeszkadza to odbicie, czym repel, nie jestem pewien, jak to inaczej nazwać. I interrupt wygra nam wszystko. Widać, że po prostu sobie radzimy. Teraz tak, nie. Panie, nie, i póki co widelec, żeby mieć dodatkową kartę. Dobra, mamy dwa favory, mogę wziąć kartę Karbu, zniszczyć kartę Bruzera. A jakie karty w ogóle ma Bruzer startowo? Oj. A i w sumie, gdybym miał zbierać tego dużo, to można takie oj, warto było usunąć, wiecie. Z tej przygody. Dobra, nie będę ryzykował. Usuwamy oi. W ten sposób będziemy mieli, wiecie, zawsze tą więcej szansę na dostanie czegoś sensownego. A póki co jeszcze, zanim pójdziemy do Morsa, czy co to tam jest, ta foka, mors, cokolwiek, to pokonajmy krowę.
początku nie jest za dobrze, ale dobra, shift pozwoli nam skontrolować usunięcie karty. Oj. Dobrze. Nie musimy, żeby ja tutaj zginę przez te bajty. No, prawie bym wziął i zginął. Dobra. Naprawdę być spokojniejszy. Nie chcę szarżować znowu. Na szczęście mam interrupta, który jest szybszki. Więc jej, wygraliśmy tylko dzięki temu. Teraz tak, łyżeczka co mi tu daje. Usuwamy Slice'a, ale dostajemy Swifta. Na czwórkę, więc już Maxa i Blessa. Tutaj stracimy za dużo, tutaj pada nam ogień. To jest lepsze. Lepszy wybór. I... Robimy po prostu co trzeba. Zaczynamy od czegoś kiepskiego, bo bajt, ale dobra. Interrupt nie jest aż takim problemem do zmarnowania. Holy Seal, oczywiście. There, you're trying something. Te. Bajt to. Oj. Dobra. Snowballa, a niestety nie mam jak odpowiedzieć na niego. O. Po prostu najzwyklejszy atak i na końcu hit, kutec. Okej. Okay. Dostajemy już coraz lepsze oferty przedmiotów. Szkoda tylko, że wszystkie, które tutaj widzę, póki co ni cholery nie pasują pod naszą strategię. Przynajmniej pod moją strategię. Ale okej. Okay. Jakoś to będzie. Jeszcze pokonamy jego. Potem idziemy na muta czy na jelenia? Jelenia chyba nie znam. Chyba, że znam. Nawet nie wiem. Ale chyba zacznę od jelenia. Wiedząc jak niestety mamuty działają. Teraz tak, shift niech będzie. Przynajmniej dostaniemy kartę. Niedobrze. Na szczęście mam Fleet Footed. Okej, i latarnia. Fleet 2, ogień 1. Wybiorę. Dzięki temu będziemy mogli pozbyć się sobie tamtego. Ewentualnie, albo czegoś innego, co daje nam jednego Swifta. I sam w sobie latarnia też nie jest taka zła. Dobra. I wygrano. Ale to akurat nie było czego się spodziewać więcej po takim przeciwniku. Dobra, beczka. Nic nie stracimy, a dostaniemy plus jeden do obron i jedno życie. Okej. Okay. Tutaj stracimy tylko repela. No. Nie. Ale koszulę na beczkę mogę wymienić. Wiecie, stability nie jest teraz niczym tak złym. To jest teraz największe ryzyko. Idziemy przeciwko jeleniowi, a więc takie, a nie inne wyposażenie. Właśnie jeszcze postawię może mózga. Ewentualnie z tym wiecie jakieś lepszą koszulę. Okej, okay, interrupt. Świetnie, headbutt. Repel. Rainfrost. Dark Strike. Nice try, champ. Anger. Haste. Dobra. Nie ukrywam. To co tutaj widzę naprawdę mnie... Można powiedzieć pociesza. Po prostu... Widać, że sobie radzimy. To jest ta krepela na coś takiego? Nie. Skip. Potem tam to odstawimy. Ponownie lejenia. Ale teraz idziemy na tego lejenia i zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. Okay. Początek już ciężki, nie będę ukrywał, więc zaczynamy od Fire Blasta. Dobra, Strike. E. Eurotoxin, Holy Seal. Dobra, mówi co, jakoś się trzymamy. Headblow, uff, tutaj nie mamy, więc Shift.
Mało mam tych obron w sumie. Raptor był w hejsta, nie Fleetfoot w takim wypadku. Tego żałował, ale okej, niech będzie interrupt. Dobra, we're trying something. Tak, okej, i Haste go wykończy. Dobra. Tak szczerze mówiąc, jedno czego mi teraz super brakuje, tylko opcji, żeby wydawać te, jak to się nazywa. No, czy mieć, nie wydawać, tylko mieć więcej kart. Poza tym, wszystko super. Nie mógłbym zrezygnować z Holy Seal, ale nie, bo tu nie możemy spend favorów robić, więc nie. To zbyt ryzykowne. Idziemy jeszcze tak na Musgon, bo tutaj widzicie, jest favor, a każdy punkt favor może nas ocalić. Więc musimy go trochę nagromadzić, nic nie będziemy wiedzieć, lecieć dalej. Ale to się nie przejmuję tym na razie. Mamy bloku i wszystko, więc na najgorszy moment zawsze można właśnie czegoś takiego użyć. No i teraz piękna sytuacja. Jeśli tylko użyję właśnie hejsta czy jakichś innych rzeczy, to mamy dużo tych kart. I to jest naprawdę przyjemne. No najpierw trzeba dobrać hejsta. Samowystarczalność tak bardzo tu nie jest. Ale zdecydowanie dobrze działa, jak już zadziała. I teraz tak, to Terrat Mile dodaje nam jeszcze armor. A poza to stałe efekty takie same, więc no, idealna wymiana. Tak, nie, tak nie pójdziemy. Za duże ryzyko, tak nie możemy zostawić. Więc dobra, trzy lejenie. I pomału jakoś to zrobimy. Eurotoksyna, Holy Seal. Headblow, Glacier. Tutaj nie jest za dobrze, więc counter. Żeby po prostu jak najwięcej tak go zranić. Glacier znowu, to shift. I tu się właśnie zaczyna to, co jest najgorsze u nich. Te Glaciery, które wręcz wiecznie będą zamawiać, tak zamrażać mi karty. Winner, to akurat nie jest takie złe. Okej, zamrożenie z tego co widzę trwa głównie przez turę, dopóki on nie przestanie zamrażać, więc warto to wiedzieć. Okej, super. No, przeżyliśmy. 4 życia, więc nie jest tak dobrze, ale przeżyliśmy. To się liczy. Tutaj dostajemy coś dobrego. Nie, stracimy za dużo. Tutaj stracimy Holy Seal, więc wolałbym tego nie tracić, mówiąc szczerze. Na mejsie stracimy Holy Seal, odstaniemy Basha i kolejnych takich. Holy Seal to jest w sumie dowolny blok, więc jest lepszy. Skip. Dobra, tam tak. Jeszcze nie musimy tam iść, więc lejenia nie będę dorzucał. Spróbujemy tam, wiecie, wstawić coś słabszego, chociaż chyba już teraz tylko trójki będą się pokazywać. Dobra, a? Próbujesz czegoś? Trying something. Flo? Fire Blast. Nie ma co się wysilać na blokowanie zwykłych ataków. Finner. Haste. Wiem, że to głupie, ale bym stracił karty, pewnie haste block odleciał. Tak to przynajmniej więcej kart, więc no. Jak jest jakiś atak, który ma jakiś efekt, a mogę rzucić na niego haste'em, to zawsze warto. Znaczy to ułatwia nam działanie. Bądź poniekąd utrudnia, jeśli potem zostaniemy zamrożeni. Tak, jeśli nas to potem zamroziło, a mamy połowę talii w ręce, to bardzo mało opcji nam zostaje i hejsta Blast, ale byśmy zrobili to Blast. Kurczę, to jest ciężka decyzja. Bo Blast daje super leczenie, tylko problem w tym, że my leczenia nie posiadamy. A właśnie z myślą o leczeniu brałem ten zestaw. No cóż, dla Kat Belgrera, czy jak się tam nazywa, lepiej by to działało. Ale nie, hejsta nie mogę stracić. To jest po prostu mój azy w rękawie, który ratuje mnie w każdej sytuacji. Z tego co widzę też przy okazji, co zazwyczaj opcji nie mamy, jeśli chodzi o te, a jak to się nazywa, tych przeciwników, ciągle tylko lejenie i lejenie. Więc musimy już sobie poradzić tylko na nich. Winner, a counter, nie. Póki to jest fizyczny, to mówiłem szczerze, się nie boję o nic. Bardziej tylko z tym, że tak, ja pamiętam, że tutaj było dużo magii.
A obrony przeciw magicznej to prawie nie mamy. Więc tak. Jedyne co to hejs w sumie. Nie wiem, że pewnie znowu padniemy. Chociaż może. Polisila. Ale dostajemy inne fajne rzeczy. Tutaj tylko Fireblasta w sumie byśmy stracili. Abyśmy dostawali więc mniej więcej życie, byśmy dostawali ten. Favor na początku każdej bitwy byśmy mogli. Bo wszystkie. Oj, usunąć w sumie dzięki temu. Dobra. Powalczymy sobie jeszcze trochę z lejeniami. Prawdopodobnie w ten sposób. Żeby dodać favory. I po tej walce będę mógł kolejnego favora użyć na usunięcie oj. Co pari. Jak ci się to podoba? I store. Eurotoxin. Oczywiście, że nie mam niczego. Ale mówię, to jest kwestia dobierania kart. Oj. Tak, oj. Repel. Wiem, że w sumie to było głupie, bo powinienem tak naprawdę zarzucić od razu, jak tylko mam okazję. Hejsta, w sumie tutaj dwie karty, ale tak żal mi trochę było. Z drugiej strony to, że tam tego nie rzuciłem wtedy, to mogło mnie teraz kosztować życie. Tak, no. Dobranie jak największej ilości kart to powinno być chyba w sumie podstawa. Nie? Nie. I nie, skip. Ale najważniejsze, pozbywam się... Nie, prawie to klikłem, nie. Burn, pozbywam się, oj. Okej, dobrze. Nie, fontanny nie mogę dostawić. Dostaniemy negatywny efekt i potem po mnie będzie. Okej, mamut pigmejski. Zaczynam od hejsta, wiem, że to, jak mówię, marnotrawstwo, ale więcej kart na start, to jest po prostu coś, co może mnie uratować, lada moment. No, i chyba nawet widać, jak bardzo mi to ratuje. Okej, tutaj tym razem. No, i wygrano. Teraz trzymam coś dobrego, za dużo stracimy. Nie. Co? Well, this is really just quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? But against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Wiecie, tutaj trzeba było pokonać dwóch? Nie musimy iść do tej galeretki. My to wygraliśmy. Zrobiliśmy jakieś zaawansowane... Trade zwycięski, czyli cechę zwycięską. Rozproszony. O! Pierwsza karta wrogów jest w walce jest zakryta. Niedobrze, ale twoje karty głupoty dostają jeden fizyczny atak. Jesteś taki, ta głupota jest potężna. Ale dobra, udało nam się, wygraliśmy. Okej. Okej. Co, poszedłbym za ciosem i spróbowałbym już tutaj sobie poradzić z następną misją, więc idziemy. Idziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Help! Oho. Okej. Mózgi chcą zniszczyć jedyny w swoim rodzaju. A, jak to się nazywa? Lud. Okej, czyli muszę tam chyba pójść i uratować ten mózg i zniszczą jedno z swoim rodzaju lud. Okej, to jest E, więc nie ma co się przejmować. Możemy O i zrobimy tylko Ech. Potem pika kart, to oczywiście tak. Brainfart. Ech jest idealny na coś takiego. Nie, E to teraz jest po prostu... MVP będzie na początku. Bardzo porządna karta. To jest tak, z tych opcji tutaj mamy... Oczywiście, że to jest najlepsze, co możemy wziąć. Chociaż tu jest Stupidity 1, Crash 2, Growth 1. To jest Crash 1,
Nie, to jest lepsze. Tak, to jest lepsze. Anger, dobra, tutaj to było chyba na Anger. Nie, to był przestrzał. Trochę zapomniałem, ale dobra. Kart, oczywiście, że jest Ray Champ. Headbutt, tak. Pomyliłem Anger z headbuttem, ale to nie jest problem. Lift. I wygrana. Dobra, z tych opcji Growth i Stupidity, no idealne. Stupidity po prostu teraz MVP całkowicie. Aż mi się wydaje, że to Rich DI Monk to nie jest. Po prostu jak mi się wydawało. O. Nie. Von Shomuzga nie chcę sprawdzać. Przemieszczę nie teraz. Jokard, okej, tutaj to trzeba zrobić. I znowu się przestrzeliłem. Ale no, tak jest, jak się nie znała do końca nazwy. Chociaż muszę wam powiedzieć szczerze, i tak to jest teraz ciekawie zrobione, niż to było kiedyś. Kiedyś to było dosłownie karta odwrócona, takie... No zgadnij, co tam jest. Całkowicie, bo nie masz po prostu najmniejszego pojęcia. Tutaj teraz są tyle mili, że przynajmniej... dają informacje o tym, jak to się nazywa, no. Jaka jest nazwa tej karty, więc no nie jest naprawdę źle. Dodać mózgi tutaj? Lepiej nie. Chociaż dobra, tutaj mogę to wstawić mózga. Ale zaraz chyba nam się uda. Headbutt. Tutaj było dwa... Było dwa i jeden dla siebie. Tym razem już pamiętam, widzicie. Nie mam wystarczającej obrony i znowu headbutt. Znowu tym razem. Mind wipe. Niedobrze. Ale wiem, co robi moje karty na szczęście, więc nie będzie tak źle. Oj, restore. Nie no, restore jest najlepsze. No i teraz tylko oj. Dziękuję bardzo, wygraliśmy. Tutaj stracimy takie rzeczy, więc nie. Tutaj stracimy za dużo, więc nie. Tutaj... Hip. I nawet nie będę czekał na tamtą... tamto. Bo tutaj... Z tego co widzę, nawet nie ma nagrody za wykonywanie czegoś. Tutaj mam dojść do mnicha. Więc jej, udało się. I... Okej, udało się. A ten nadal na nas wrzeszczy. Ale dostaliśmy w ogóle jakiś Ice Cloister. Nie wiem, co to jest. Ej. Nie wiem. Nie będzie tu. Przez mnie i... Odblokowałeś... Mnicha lodów? Assorted junk, quite artisan with the color scheme. I give to you the ice cream monk. Aha, okej. Mamy mnicha lodów. Ja niech będzie taki. Wow. Okej. Po co tam podejść? Lutymy gwiazdki? Ona nie ma gwiazdki? A, to chyba chodzi o to, że mam traita. Tak. Mam już 4 traity, nieźle. A w ogóle gdzie ten mnich? Droga skupa. Nie wiem, czy to jest skup. Chyba gałka może? Nabieraczka? Dziwne trochę, ale tak. Skup. Jedno obrażenie fizyczne. Skup. Jedno obrażenie fizyczne. Nie ma skupa. Zablokuj wszystko, odrzuć kartę. Insights. Zablokuj jedną, dobierz kartę. Dwa skupy. Nawet nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że dwie gałki. Dwa obrażenia. Nieciekawe. Zamrożona yoga leczy za dwa. A druga skupa. O. Oha. O. Twoje ataki fizyczne zadają plus jedno obrażenie, jeśli obie dłonie są puste. Ciekawe. Tak, no najdelikatniej mówiąc. Ciekawe, fajne. Chociaż ta karta, nie wiem, czy jest taka... aż potrzebna.
W sensie fajnie, blokujemy wszystko, więc no, najgorsze takie możemy się obronić, ale to odrzucenie nie wydaje się aż takie dobre. Już, expand guild możemy znowu zrobić. Chociaż nowy przedmiot jest super i w ogóle, ale wiecie co. Bo mało wydaje mi się, że powinniśmy zainwestować w drugi wisiorek, żeby móc potem to już wykupić. Problem jest taki, że nie wiem jak to działa. Więcej skarbów przez pierwsze dwie bitwy. Okej. Jeden do fizycznych obrażeń pierwszego ataku przez pierwsze dwie walki, a tutaj? Jeden do życia. Że wydaje mi się, że z tych dwóch najbardziej potrzebowałbym tego. No dobra. Udało się to teraz. Mogliśmy by kontynuować tam, ale boję się, że zginiemy. Wolę przetestować może tutaj. Bo tak, to jest już ostatnie z tych podstawowych rzeczy, które mieliśmy, to są już zaawansowanymi chyba. Tak, bo pokonaliśmy orków, dostaliśmy to. Pokonaliśmy Embro, dostaliśmy to, więc idziemy tutaj. Dostań się do pokoju skarbów. Dawne włamanie. I bierzemy ją, czy jego, ciężko mi ocenić. I wezmę jeden więcej życia. Wiem, że więcej kart też jest cenna rzecz, ale jeden więcej życia. A musimy się dostać po prostu tam. Nie jest tak źle. Dobra. W takim wypadku tutaj. Kobold. I tu jest potwór drugiego poziomu, będzie ciężko. Wydaje mi się, że mogę sobie z tym poradzić. Tak, gada przynajmniej nasz mnich. I teraz strike. Skup za dwa. To w sumie, jeśliśmy zrobili dobre rzeczy na głowę i na ciało, to będziemy mogli potężnie bić. Nie ma skupa. Sam wybieram, co odrzucić. Dobra, to nie jest aż takie złe. Dwa skupy. Ten dwie gałki. Ja to nawet nazwał gumkami, bo nie jestem pewien, że muszę to sprawdzić, ale póki co tak. I teraz tak, o, stracimy niestety tamto, więc nie opłaca się. Stracimy tamto, więc się nie opłaca. Plus jedno do życia. No najlepsze po prostu. Gnol. To, że wydaje mi się, że to być dobrym opcją. Gnola przynajmniej znamy. Insights. Zacznijmy od tego. Blokada do jednego, ale przynajmniej mamy dodatkową kartę. I teraz tak. Dwa skupy. Jest, znowu mamy skupy zamiast gałki. Okej, dwie gałki. No i cóż. Gałka. Dobra. Ja muszę jeszcze przyznać, podoba mi się i... Skip. Musimy skipować. Ja po prostu nie wierzę, ale musimy skipować. To jest przeciwnik, którego nie znam. To może być nasza zguba. Ale trudno, no. Dwie gałki. Torment, trzy magiczne, jedno fizyczne blokada. Nie ma gałek. Gałki. Tam gałka w sumie. Nie, dobra, to nie jest. Super i... Nareszcie mamy jakieś coś, co możemy dobrać. Z dwóch opcji... Tutaj mamy blokadę. I obrażenie większe, tutaj mniejsze obrażenie z leczeniem. Bole mniejsze z leczeniem, szczerze. Okej, Jelec. Może być. Gorzej, że teraz... Nie, dobra, mogę to dostawić. Jakoś to będzie, tylko gorzej, że jest fontanna. Powoduje, że nie znam kart wroga, więc będę musiał dostawić jakiegoś słabego wroga tutaj. Chcę poradzić. To jest tak, rekindle. Nadal nie pamiętam, co jest, chyba rozpalenie ponowne, czy jakieś takie rozpalenie. Teraz on sam gdzieś leczył, więc insight, żeby dostać kartę. Nie pozwolić mu. Dwie gałki. Patrzcie, takie dwie gałki to aktywują już jego zdolność. A pojedyncza gałka po prostu jest, nie, ten mnich jest potężny, tylko... Tylko tak, gorzej z przedmiotami, że trzeba zdobywać tylko na głowę. Najgorzej, że skipa musimy zarzucić. No i niestety walczymy ze szkieletem, kiedy nie będziemy widzieć jego karty.
No ale trzeba to zrobić. Wiecie, to jest jedna szansa na to, żeby pozbyć się tego głupiego efektu, zanim będziemy walczyć ze skorpionem. Dobra, dorzucimy to. Potem tam gnola. I tak. Dobra, coś tam mówiło w ten mnich czy mniszka, ale okej. Okay. Anger to było 1-1, więc insight. Widzę, czy w tym czy drain, no nie leczy się. Ale i tak, dwie gałki. Strike, czyli to jest atak za jeden. No to w takim wypadku mam tylko jedną odpowiedź. Gałka. Nie, ale. To on jest potężny po prostu. Bez żadnych przedmiotów tak naprawdę. No i teraz Wrecking Ball. Wyleczymy się za jeden. Jej. To jest piękne. Skip. Więc szczerze. To jest piękne, jak już powtarzam się mocno. Ale najgorsze jest to, że ta moc jest taka dobra, że aż się po prostu nie chce brać niczego do tych rąk, żeby on nadal był potężniejszy. Przerażenie. W takim wypadku dwie gałki. Bo nadal zadam dwa obrażenia. Dwoma gałkami. Parowanie. Szkoda tego używać. Zamrożona joga. Chociaż błogosławieństwo teraz to było potężne. Headbutt. Był kozat. Znaczy tak głową za to, można tak to w sumie powiedzieć, ale okej. Okay. Riddle i teraz drain. Insight. Czemu nie? Na to mam tylko jedną odpowiedź. Gałka. Nie, to jest piękne. Gorzej tylko, że przy tym mioty nie chce mi się trafiać żadne sensowne na ciało. Głowa to już... pal licho. Na głowie mamy wianek, który ma przyjemny efekt. Ale na... to po prostu na ciele mam na to kaftę bezpieczeństwa. Dobra, dwie gałki. O nie, wkurzył się. Ale spokojnie, gałka sobie z nim poradzi. To jest takie piękne. Garnek, jesteśmy Rekindle, zrobimy Basha. I Fireblasta, Bash, dobra, Bash. Bash jest dobrym wyborem, będzie bił więcej. Idziemy. Nie ma co więcej czekać. Basz? Nie. Dwie gałki. Dwie gałki to najlepszy wybór. Dwie gałki to coś więcej niż tylko po prostu lody. Dwie gałki to styl życia. Nie, to jest głupoty, gadam, ale to jest takie piękne. Że to mógł zrobić fajne rzeczy, tylko straciliśmy z tego bonusa. Dzięki temu bonusowi po prostu każdy atak jest potężny. Chociażby co... chociażby za dwa. No cóż, dwie gałki. Jedna szansa na przeżycie. Dwie gałki. Basz. Po prostu z główki dziadaj tyle. Ugryzienie, no cóż. Jak chcesz nas gryźć, to masz gałkę. No chcesz nas gryźć? To masz z gałki. Nie, wiecie. Nie mam moją nową ulubioną postać. Tak. I nawet nie ma sensu, żeby robić coś więcej. Idziemy tam moje ulubione. Dobra. I mamy to, no, zwyciężyliśmy. Do you have any decency, I wonder? Like the Ivory League of Explorers. Instead you pillage and plunder and rip everything asunder. You're just a reckless bunch of marauders. I Firestarter. Odpalać po prostu, zaczynamy z ogień 1, no, fajne. Ale nie jest potrzebne pod rozwój tej postaci stricte. Ale wiecie, no nie, ja tam nie będę narzekał, uważam, że coś się udało, no i... sukces. Nie, to jest super. I cóż, mamy 34 minuty nagrania dosłownie. Więc ja w tym momencie się pożegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż... ja jestem zachwycony tym, co udało się dzisiaj osiągnąć, więc... to by było na tyle, no i do zobaczenia już za jakiś czas w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!